Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Slay the Spire. Moi drodzy, po pierwsze gramy dalej, ponieważ gra wam się bardzo spodobała, mi też się spodobała, więc nie ma sensu się zastanawiać, po prostu pogramy trochę w nią dalej, zobaczymy tego bossa, którego obiecałem. Po drugie, ta gra ma pewien mankament. Zawsze jak załaduję grę po wyjściu, resetuje mi status poprzedniego pojedynku i to już mi się nie pierwszy raz zdarza. Poprzednio też jak zamknąłem grę i włączyłem, to z powrotem musiałem walczyć z ostatnim przeciwnikiem. Teraz też, zobaczcie, przecież pokonaliśmy ostatnio i zaliczyliśmy cały event, czyli wiemy, że jeżeli chcemy zapisać grę, musimy dokonać wyboru na mapie i dopiero po dokonaniu wyboru na mapie gra zapisuje nam postępy. To jest do zmiany na pewno przez twórców, a ja teraz postaram się szybko przejść przez tę potyczkę, oczywiście starając się stracić jak najmniej zdrowia, bo to jest trochę exploit. Zawalczymy z jakimś przeciwnikiem, stwierdzimy, no nie poszło nam za bardzo, wyłączymy grę i nagle okazuje się, że wracamy i możemy jeszcze raz z nim walczyć od samego początku. Także to nie jest przyjemne, powiem szczerze, wolałbym, żeby to było trochę inaczej rozegrane przez twórców, więc mam nadzieję, że oni się z tym ogarną, a ja teraz szybko postaram się ten przebieg tutaj wrzucić, szybko przejść przez tę potyczkę. No właśnie, tak jak myślałem sobie o tej grze ostatnio, to właśnie za to troszkę jej nie lubię, ale tylko troszeczkę. Zobaczcie, mam atak 18 damage. W kartach dobrało mi się tak, że nie mam możliwości w ogóle sparowania tego ataku, co oznacza, że czasami RNG potrafi nas dobić. Wręcz bym powiedział, że ukatrupić. No bo kurczę, gdyby to było 60 damage, nie udało nam się obronić żadnego punktu, ponieważ nic nam się z tego nie wybrało. Dlatego, no właśnie, dlatego na to trzeba zwracać na to uwagę, że no niestety czasami gra potrafi nas w taki sposób, prawda, zmęczyć. Koniec. Pokonaliśmy elitarnego, ale to znaczy, że zdobędziemy? Nie. Gra zapamiętała, jaki relikt z niego ma wylecieć, czyli pod jednym kątem zabezpieczyli się, czyli na początku przy losowaniu przeciwnika chyba od razu losuje się loot, bo zobaczcie, że dokładnie ten sam relikt nam dojdzie. No i mogę oczywiście wybrać kartę, tylko że czy to są dokładnie te same karty? True Grit pamiętam, że było. Deal 9 damage, place a card from your discard pile onto top. Chyba dokładnie to samo. Tak mi się wydaje, bo i True Grit kojarzę i headbutt kojarzę. Exhaust a random card in your hand. To wiecie, że to nie jest głupie, tak jak sobie to pomyślałem podczas edycji? Ponieważ mogę wyrzucić kartę, która będzie mi zbędna, żeby się nie powtarzała, na przykład kartę podstawowego ataku. Prawda? Pozbędę się karty z ręki, akurat złomowanie ja to nazywam, bo w Star Realms ostatnio sporo pogrywam. No to złomowanie karty, nie wymęczanie karty, jest bardzo przydatną mechaniką, ale i tak wezmę headbutt, bo to mi się wydaje, że będzie bardziej optymalne, a my, moi drodzy, gramy dalej. Przed nami pojedynek jeszcze ze zwykłym przeciwnikiem, a potem jeszcze ognisko, przy którym na pewno będziemy musieli odpocząć. Nie znam tego przeciwnika. Kultysta i Spike Slime. On będzie robił jakiś tutaj buff, będzie się ulepszył, a ten będzie chciał nas zniszczyć. Zobaczmy, jaki mamy Panacea. Lose all vulnerable and weak. To jest niezłe. Czyli jeżeli jestem trochę uszkodzony, znaczy wrażliwy i słaby, to mogę w ten sposób się z tego wyleczyć. No oczywiście teraz nie jestem, więc nie będę tego używał, ale na przyszłość się na pewno przyda. Wydaje mi się, że postaramy się może wykończyć tego ptaszora, czy tego na początku. Dobra, użyjmy basza na ciebie. Bums. Użyjmy oczywiście jeszcze Iron Wave na ciebie. Bums. 5 do Defenda, na razie tego nie będziemy zużywać, przyda się na pewno później. Zobaczmy, Incantation. My power is unmatched. Co robi? O, na końcu tej tury zdobywa 3 siły. Frail, oznacza, że mniej bloków będę. Tak, znowu mnie pewnie polizał, bo ten glut mnie lubi lizać. Zboczeniec mały. Świetna karta. Musiałbym olać w całą resztę, ale wiecie co? No nie no. Whirlwind jest na tyle świetne, proszę bardzo, że trzeba go używać. Szczególnie, że oberwiemy teraz porządnie. Za 8. No ale jakie damage żeśmy zadali, tak? Też sobie tak wyobrażam, że w sumie byłoby ciężko. O kurczę. Byłoby ciężko. I znowu będzie mógł. Co chwila będzie rósł w siłę. Ciężko będzie zrobić, chyba użyć tego. Mam bardzo mało kart, które rzeczywiście generują mi bloki, z tego co widzę. Trzeba będzie skupić się na tym, żeby coś poblokować. Czy jestem w stanie go wykończyć? Warcry. Mogę wybrać dwie karty.
Searing Blow daje 16 i Clash, jak mam tylko karty ataku. Tu mam skill niestety, także ona zadaje ile? 14 ataku. Jak użyję tego, tak, da radę. Dobra, to przy okazji nawet się przyda w sumie, bo teraz użyję Clasha. Pyk, jab, I have none... O, mam coś? Mam jeszcze ten skill, głupi jestem, faktycznie. Tylko nie wykończę teraz, 16 damage'y. Musiałbym użyć tego, żeby móc użyć tego, ale wtedy już nie użyję Searing Blow. Ale dobra, no ale użyjemy Strike'a, będzie chyba bardziej się opłaci łącznie, tak? No dobra, jeszcze zobaczymy jaką kartę, możemy zawsze jakąś kartę przerzucić na później, tak? Czyli, no wiemy, że albo Inflame, wiecie co, wezmę Searing Blow na następną, gdyby się nie udało, bo teraz takiej nie użyję. A my teraz użyjemy... Kurczę, Power to jest! Ale skopałem, teraz nie mogę użyć Clasha, bo dobrałem dwie karty. I to jest power. Muszę teraz tego użyć, żeby użyć Clasha, niestety. No ale dobra, siła się zwiększy. Jeszcze jedną turę będę musiał przeżyć. Niestety. Dziab. I tylko 4 z 11. Nic więcej zrobić nie mogę. Nie wykończyłem go. Ale chyba w inny sposób też bym go nie wykończył. Dark Strike. 7. No powiem, mam mniej niż połowę życia. Plus 3 do siły. Cały czas rośnie na sile. Już nie ma co się zastanawiać. Do widzenia. Giń, chłopcze. Połowę życia mamy, to bardzo mało. Dobra, 14, Fire Potion i karta dodatkowa. Gain 8 block, draw 1 card. Świetnie, pięknie. Mówiliśmy, że potrzebujemy czegoś do bloku. Tu też atak i blok. Clash, a tu mamy już tego Clasha. Jakbyśmy mieli więcej, no to oczywiście jest większa szansa na używanie tego, bo to jest bardzo dobra karta ogólnie, nie? I jeszcze nic nie kosztuje, jeżeli nie mamy ataków ze sobą, niczego poza atakiem. Ale wziąłbym coś, co daje mi blok. Jeszcze mogę dobrać kartę, czyli znaczy dostaję 8 bloku i jeszcze dobieram kartę. Bardzo ładnie, choć wiadomo, że to i tak używam energię do użycia. There is always a rest side before boss. Całe szczęście. No dobra, moi drodzy, przygotowaliśmy się, jesteśmy przygotowani na to, żeby no teraz musimy odpocząć. Trochę sobie niestety musimy zregenerować zdrowie, bo z powodu zdrowia boję się, żebyśmy bossa nie pokonali. Mamy, zobaczcie, 2 poty. I teraz czas na pierwszy pojedynek z bossem, którym będzie coś, czego nie znam. Hexaghost. Nie wiem, co to jest Hexaghost. These enemy intentions are unknown. O kurczę, czy to trzeba go raz trafić, żeby się w ogóle obudził? Purity. Co daje Purity? Choose and exhaust 2 cards in your hand. No akurat musiałbym strajki wyrzucić, tak? Strajki wyrzucić... Mogę dobrać dwie karty, więc w sumie wyrzucenie strajków nie jest głupie. Dobra, jeden strajk, drugi strajk, bo dobieramy, będziemy mieli większą szansę na inne karty. Do widzenia. I teraz co, robimy cleave? Może zróbmy na początku Warcry. Zobaczmy, jakie karty nam dojdą. Shrug it off, świetnie. I jakaś karta na przyszłość. Defend może na przyszłość, bo na pewno nie będziemy tego teraz używać. No i co, zaatakujemy go strajkiem zwykłym? Potem będzie muszne... Możemy dobrać też kartę. A! No właśnie, czy to... użyjmy na początku tego, bo możemy dobrać kartę. A! O Jezu! A przecież położyłem sobie kartę na przyszłą turę. Inteligentnie, prawda? Dobra. No, nie przemyślałem tego. Ale okej. Okay. On się w ogóle będzie odzywał do nas? Coś robił? Wow! Obudził się! 6 razy za 6? Patrzcie, jaki on jest potężny! 6 razy za 6! Muszę blokować, jak tylko jest to możliwe. Niestety... O, rany. Powiem szczerze, może być ciężko. Dobrze, mam ten rage cały, ale... To i tak... 8 tylko uda nam się zblokować. No dobra, zobaczymy, co się będzie działo. I co? Dziab, 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 dziab. No, skubane, zobaczcie, jak nas wykańcza. Oj, możemy tego nie przeżyć, żeby było ciekawe. Ja pierwszego bossa kiedyś pokonałem, ale ten może się okazać zbyt potężny. Headbutt. Deal 10-9 damage, place a card from your discard pile on top of your draw pile. Okej, okay, defend będzie trzeba użyć. 5 razy 2, dobra, to jesteśmy w stanie... Przed tym jesteśmy w stanie się dość dobrze obronić. Can only be played if... 14 damage, jak wyrzucę wszystkie... Jak wyrzucę wszystkie karty, nie będę miał... No dobra, Clash zadziała, ale headbutta nie użyję. Discard pile. Czy mamy coś ważnego w discard pile, co chcielibyśmy użyć raz jeszcze? W sumie gain 8 block, draw card całkiem nie byłoby głupie, ale w sumie i tak już nam się karty... No, teraz się nie zresetują, ale w następnym się zresetują. Dobra, ale wiecie co? Idźmy na razie na... Tak, użyjmy inflame. To zdobędę 202 siły. Użyjmy bloka i użyjmy clash. Co powoduje, że nie dostaniemy żadnych obrażeń, a on dostał 16, tak? Także to jest optymalne dość.
I co, dziab, dziab? Zablokowane wszystko, bardzo ładnie. To jest ciekawe, że on tutaj, jakby coś mu się tutaj świeciło, czyli teraz zapłonęło jedno. Może im więcej płonie tych rzeczy, tym potężniejszy atak robi. Teraz będzie jakiś negatywny efekt na nas. Mamy Whirlwind. I jednego jeszcze mamy. 30 damage możemy zadać za wszystko, co tu mamy. Zobaczmy, czy możemy zadać więcej, bo zobaczcie. Tutaj zadaje 30 damage. Ale zobaczcie tutaj. 18 plus 10, czyli 28 plus 7 to jest więcej. Czyli za te trzy karty, ach, przepraszam, ta jest za dwa, to nie uda się. Nawet za najpotężniejszą mamy 28, a jeszcze zabrujdowana karta. To jednak jest lepiej chyba niż Whirlwind. Albo Iron Wave, dajmy bloka z 6, zablokujemy sobie 2. Kurczę, trudna decyzja. Chcemy i tak go jak najszybciej wykończyć. Dobra, idziemy jednak tak. Bum i polecimy Iron Wave. Tak, żeby jeszcze sobie dodać trochę obrony przed jego atakami. A teraz Whirlwind zada 0 damage, ale możemy sprawdzić. Tak, zadaje za 0. Nie ma żadnego błędu, bo wypatrywałem jakiegoś buga czy coś. Burn, unplayable! O kurczę, dostaliśmy... Płoniemy, tak? Jak nie użyję tej karty, to prawdopodobnie... Mogę też zobaczyć, jakie karty mogą przyjść. Zawsze możemy podejrzeć jeden i drugi deck, to jest fajne. At the end of return, take two damage. Dwa damage za każdą... W każdym momencie, kiedy nie użyję tej karty pewnie. Co to mamy? This enemy to block and use a buff. Będzie się znowu generował, widzicie? Mi się wydaje, że on się ładuje. Place a card from a discard pile on top of the deck. Niestety to jest dupa. Znaczy zawsze, gdybyśmy mieli świetną kartę, moglibyśmy użyć super karty, potem użyć headbutt, żeby jeszcze raz wróciła tutaj, no i moglibyśmy w następnej duży jeszcze raz jej użyć. 11 damage to i tak jest dużo. Nie muszę się bronić, wiecie co? To nie ma co się zastanawiać. Strike, cleave oraz headbutt. I mogę teraz położyć jedną z kart z powrotem, czyli mogę na przykład położyć te, bo jest bardziej... Bo jest bardziej, tak? 7, a nie 6 damage. No i co on teraz będzie robił? Inflame. Wow. Zwiększył swoją siłę. Jakby tego było mało, prawda? Tak, on chyba jak się naładuje, to ma ten atak 6 razy 6. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może jednak uda nam się go przeżyć, tylko że jest bardzo... Będzie bardzo... Wiecie co? Nie ma co się zastanawiać, ja bym chyba użył jednak wszystkich potów. Te sobie zostawimy na czarną godzinę, wiemy, że jeszcze 10 damage możemy użyć, bo te poty są dobre, żeby zaatakować gościa. I teraz tak. Mamy clash i... Nie, dobra, jeżeli nie mam... Dobra, defend mogę użyć, reszta to atak. Atak, dobra. Używamy defenda, żeby trochę się ochronić i tak przed tym atakiem. Możemy już użyć clasha. Dziab, 16. Kurczę, przydałoby się go jednak... Basz by się dobrze przydał teraz, żeby on miał słabość, tak? Żeby był wrażliwy, może tak. No i teraz 18 albo 10 i ulepszamy tę kartę na 18 na przyszłą turę. I potem jeszcze cleave, wiecie co? To razem daje nam 19 niż to za 18. Także bierzemy rampage i bierzemy cleave. Dziab, to bardziej się opłaci, widzicie? To trzeba sobie wyliczać, trzeba sprawdzać, jakie ma się karty i zagrywać te, które dają największe i najlepsze efekty. Ten znowu będzie się upgrade'ował, oczywiście, tak. Znowu burn wszedł do talii, po raz kolejny. Shrug it off, 8 bloków, akurat idealnie, wezmę jeszcze kartę. Mamy rage, mamy bash, o Jezu, to jest ten bash, który chciałem użyć. Nie będę na razie używał chyba shrug it offa, chociaż zobaczymy jeszcze, na razie... Mogę użyć Rage'a, ale będę chciał też użyć Basha. Bo chcę, żeby on był wrażliwy na moje ataki. Chcę to użyć, mimo wszystko. Dobra. I teraz możemy użyć Shrug It Off i chyba tak zrobimy. Ewentualnie 5 do bloku, albo... Wezmę kartę i nic mi to nie da, ale będzie 8 do bloku zamiast 5, ale to jeszcze damage. Dobra. Bums. Jedziemy w ten sposób, bo trzeba go wykańczać. I używać też to, że jest teraz bardziej podatny na ataki, tak? Za 8 zaatakuje, ale tylko 3 przejdzie. Czy uda nam się go wykończyć w 2 tury? Znowu płonięcie, widzicie? Będę mocno obrywał przez te, proszę bardzo. At the end of your turn, take 2 damage. I mam tylko... No mam Whirlwind. Świetnie, to jest 30 damage. Plus bonus. Czyli 45. To jest niezłe. Nie ma co się zastanawiać w takim wypadku. Jeps! Proszę bardzo. Mamy jeszcze 10 z Pulszyna, ale nie jestem w stanie mu zadać. Może zanim w nas pieprznie mocno... To jeszcze się uda. Jeszcze się podbił. O Jezu, to może być straszne. Tak jest! On ma ten super ekstra. Jak go teraz nie zabijemy, to przegraliśmy. Moi drodzy, 8 damage plus 10.
Ajajaj, 8 plus 10 plus... No nie wiem, zobaczymy, to może być naprawdę... A jeszcze ma 12! Jeszcze ma 12 do obrony. Czy my jesteśmy w stanie to przeżyć? 10 da nam vulnerable, to znaczy, że ten atak będzie za dwa razy więcej, czyli 14, przepraszam, 8, tak, 4 to 12. 12 plus 10 daje nam 22, czyli zostaje mu 20 HP. Jak to zaatakujemy wszystkim, zostaje mu 20 HP. I on wtedy mnie atakuje za 7 razy 6. Ginę, bo niestety mój pot mi nie pomoże. A czy jestem w stanie się przed tym obronić? 7 razy 6 to jest 42. 42. Mamy 29 życia, czyli 13 bloku. Jestem w stanie wygenerować 13 bloku. Jestem w stanie wygenerować 13 bloku, zobaczcie. Ale mam, no moim zdaniem chyba to przeżyjemy ledwo. Jeszcze wziąłem kartę, która daje mi 5 bloku i jeszcze go zaatakuje, co jeszcze jest lepsze niż zwykły blok, więc użyjemy tego. Wydaje mi się, że przeżyjemy ledwo. Jeżeli dobrze to wyliczyłem, ale może źle to wyliczyłem. Zaraz sprawdzimy. Uwaga! Teraz się okaże, czy moja matma jest kiepska, czy jednak jest dobra. Inferno! 5! Ale dostałem aż 3 karty płonięcia. Jest słabo. Moi drodzy, muszę mu teraz zadać 30 punktów obrażeń. Czy jestem w stanie to zrobić? Rampage ma 18. Clash ma 16. Niestety mamy Curse, więc Clasha nie mogę użyć. Chyba się uda. Jezu, ale to będzie świetna walka. Emocjonująca bardzo mocno. Dobra, Rampage widzicie, dlatego to jest ważne. Za jeden punkt naładowanie go, w przyszłości się to opyla. Używać Rampage. Mogę też użyć bloku, ale on w ogóle, zobaczcie, on tego się buffuje. On nas w ogóle nie atakuje w tej turze, więc chyba się uda wygrać. Jeszcze 12. Mam 8. O, chyba... O Jezu, w tej turze nie uda się tego wygrać? Jak użyję Potiona, to się wygra. Czekajcie, skill daje mi blok przy ataku. I chyba trzeba będzie to zrobić, bo inaczej... Dobra, Rage? Mogłem to użyć na początku, prawda? No, ale nie skminiłem akcji. I booms. Tego nie użyję, ponieważ jest injury. Niestety, tak? Więc on... jakby... Co on użyje? Intense block and buff. I teraz pytanie, czy ten buff, wiecie co, nie chce ryzykować. Masz w mordę. Zginął. Nie wiem, czy nie okazałoby się, że jakiś buff spowodowałby, że on by mnie położył. Szczególnie, że Explosive Potion do nas wraca, ale to oznacza zwycięstwo. A myślałem, że on tym atakiem nas po prostu rozpierniczy. I na szczęście udało się przeżyć jego potężne ataki. Potem były słabsze, ale widać, że ciekawy przeciwnik. Udało się. No i jestem pod wrażeniem. Explosive Potion biorę i jakąś kartę dorzucamy. Barricade! To jest świetna karta. Właśnie w połączeniu z Impervious. Bo to oznacza, że Barricade... Już wszystkie tarczki, które zdobędziemy, zostają z nami do końca gry. Do końca walki, nie do końca gry. To nam daje 30 do bloku i wyrzucamy te karty. Nie możemy użyć je jeszcze raz. A to Brutality Innate. Co to znaczy? Start combat with this card in your hand. Czyli zawsze będziemy mieli ją w ręku. At the start of your turn, lose 1 HP and draw 1 card. Dobra, biorę jednak Barricade. I mam nadzieję, że ten Impervious kiedyś mi się jeszcze pojawi w talii, żebym mógł go jeszcze raz wziąć. Znaczy, żeby w ogóle mógłbym go pierwszy raz wziąć. Dobra, mamy to. Moi drodzy, wygraliśmy i dostajemy wielką skrzynię, a w niej zawsze jeden z 3 reliktów. Do wyboru. Albo Orri, czyli mogę dodać sobie 5 kart do deku, tylko 5 kart to strasznie mi zawali. Black Blood, replace Burning Blood at the end of combat, heal 10 HP. Replaces Burning Blood, czyli zamiast 6 mamy 10, to jest świetne. I co? Gain energy at the start of each turn, whenever you open a chest, obtain a curse. Czyli innymi słowy, zdobywamy 4 punkty energii zamiast 3 na początku każdej tury będziemy mieli, ale kiedy będę otwierał jakąś skrzynię, zdobędę przekleństwo. No i teraz byśmy musieli unikać wszystkich skrzyń, ale mamy 4 energii zamiast 3. Wiecie co? To albo to. To oba są bardzo tempting. Wiecie co? Chyba wezmę coś bezpieczniejszego. 10 HP leczące mnie zamiast 6. Tak. Niech będzie. Tak wybrałem. Dłużej pożyjemy, przynajmniej mam takie nadzieje. Dobra, poziom drugi to The City, czyli miasto. I zobaczcie, znowu się losowo wszystko poukładało. Jak mówiłem, może być tak, że mamy teraz 3 ścieżki. I teraz ciężko, nie musimy kombinować i obliczać, co tam chcemy
osiągnąć, bo możemy w sumie od razu pójść sobie gdzieś tu lub tu, bo tutaj mamy jedną potyczkę, potem mamy... no właśnie, kupca, mamy trochę kasy. Poszedłbym tutaj. Tak, poszedłbym, zacząłbym tutaj i dopiero teraz gra by się zapisała. Gdybyśmy na przykład przegrali, jest szansa, żebyśmy po prostu... gdybyśmy załadowali grę raz jeszcze, to walczylibyśmy znowu z tym bossem. To może taki exploit mały jest. Dobra, o co chodzi? Reduce attack damage taken by 50%, cancelled if dealt attack damage is 3 times in one turn. O kurcze. Niezły jest. On się będzie chciał buffować. Bird. Nazywa się Bird. Zobacz, mamy barykady. Od razu możemy użyć barykady na dzień dobry. Tutaj mamy co? Draw two cards, then put a card from your hand on top of your draw pile. Okej. Czyli plan ahead, całkiem niezłe. Oczywiście Clasha nie użyjemy. Nie mam Whirlwinda, bo byłby świetny. Chociaż wiadomo, że jak widzicie, one latają, co oznacza, że jeżeli... dealt attack damage 3 times in one turn. Jak 3 razy nie oberwie w jednej turze, to dalej będzie latał. Więc trzeba by go jakby... szybko zrzucić na dół, ewentualnie barykada na dzień dobry i nie będą nam się marnować bloki, ale wydaje mi się, że na razie póki nie mam tej super karty, to się nie przydaje. Zobacz, dobra, zróbmy thinking ahead, weźmy dwie karty i teraz jedna karta ma zostać na wierzchu. Nie mam trzech strajków ani żadnych podstawowych ataków, mam rampage, który chcę użyć, strike chcę użyć na jednym przeciwniku i nie użyję niestety trzeciego ataku na niego. Dobra, Searing Blow zostawimy sobie chyba na przyszły, tak? Tak mi się wydaje. Dobra, Searing Blow na przyszły, niech będzie. A teraz, moi drodzy, no nie jestem w stanie niestety zrobić trzech ataków, żeby przestał latać. 50% będzie tylko obrywał. No dobra, chcemy na pewno, nie wiem, którego chcemy wykończyć. Wykończmy chociaż konkretnego jednego, tak? Bird. Defend, dobra, Barricade teraz już nie użyjemy, do tego jeszcze Strike. Bumps. No i użyjemy defend, bo obronimy się przed tym jednym atakiem. Dobra, to tyle. Czy ja mogę użyć clash? Mam wrażenie, że mogę użyć clash. Tak coś czuję. I chyba to zmarnowałem. Musiałbym zobaczyć na powtórce. Zwiększa swoją... Okej. Okay, swój atak. O kurczę, 3 za 13. I 2 razy 5. Jak widzicie, nagle bardzo dużo się zmienia, jeśli chodzi o ataki. Mamy Whirlwind. Zada to 24, czyli zada po 12, bo wiadomo, że no wszyscy dostaną po 12 i ja się nie jestem w stanie obronić. Ale... wiecie, co to oznacza? Jeżeli użyję tego Whirlwinda, wszystkie ptaszory momentalnie tracą flight, ponieważ wszyscy oberwą 3 razy, bo to jest 3 razy Whirlwind, tak? Kurczę, gdybym miał ten bonus, że 4 razy, że miałbym dodatkową energię tutaj, czwartą, dostaliby jeszcze potężniej. Mogłem to przemyśleć, nie? No dobra, ale teraz to już za późno. Warcry. Jak to użyję, to wszystko... No właśnie. Warcry, gdyby zaupgrade'ować, kosztowałby 0, z tego zapamiętam. Wiecie co? Zróbmy to. Mimo, że oberwę bardzo mocno, to oni teraz tracą latanie. Właśnie przez to, że wszyscy dostali 3 razy. O! Jak dobrze, że to zrobiłem! Zobaczcie, oni przy okazji jeszcze są oszołomieni, ale pięknie! To jest świetna karta na nich. Wszystko, co atakuje kilka razy, jest świetne. Stanu, jak mu się głowa podnosi. Oszołomione ptaszory, które nie mogą niestety nic zrobić teraz. A! This attack, okej, ale zobaczcie, że one teraz zadają też bardzo mało obrażeń. Czy mamy cleave? Kurczę, nie mamy cleave'a. Trochę smutek. Mamy rage, które daje mi blok za każdym razem, kiedy użyję karty ataku. Ale teraz będę chciał się chyba ochronić przed ich atakami, może... Dobra, użyjmy Inflame na pewno, bo to zwiększa obrażenia. Strike zadaje 8, ale nikogo nie zabije jeszcze. Shuragi Tov daje nam jeszcze 8. I chroni nas przed... No, 3 damage wejdą, więc to nie jest tragedia. No, Rage'a nie będę używał w takim wypadku. I zamiast się bronić... pierdzielnijmy jednego ptaszora jeszcze. Dziękuję bardzo. Cleave by się przydał. Cleave by się teraz przydał. 3 skills in a single turn. Dobra, tutaj trochę oberwałem, ale 10 teraz sobie regenerujemy po walce, więc nie jest źle. Jest cleave, to chyba nawet bez zastanowienia możemy sobie zacząć go już używać. Dziab. Tu jest 8, tu jest 10. Dobra, nie będę używał Basha, bo on się... No dobra, 10 by wykończyło tego gościa, ale...
jednocześnie, a nie będziemy wiedzieli, co robi, tak? Wykończę tego gościa, ale ten przeżyje, a nie wiem, co robi. Nie wykończę dwóch. Nie wykończę dwóch, ale jeszcze może bloka zarobię. Zrobię, dobra, bam i bam. Bo nie wiadomo, co on wymyśli teraz. End turn. Gdyby miał barykadę, to by to zachowało się. Co robi? Wzleciał w powietrze! Potrafią się unieść z powrotem! Thinking Ahead wróciło do nas, przez to, że mam tego toolboxa, jak dobrze pamiętacie. No nie, no, wykończymy drania, no. Dead. Nie miał najmniejszej szansy przeżycia. I mamy full życia. Fire Potion, dziękuję. Czasami jeszcze widziałem, że na razie trafiamy dwa typy potów, tak? Ale jeszcze jest pot leczący na pewno, bo pamiętam. Jakąś kartę możemy dodać. I tak sobie właśnie zastanawiam się, że w pewnym momencie chyba nie ma sensu dodawać do tego naszego zestawu kart w nieskończoność, bo może faktycznie ważniejsze byłoby jednak branie konkretnego typu kart. Ale zobaczmy. To mamy. No, możemy zawsze wziąć jeszcze jedno, bo to dobra karta jest. No i teraz muszę, tak jak pisałem wam w pierwszym odcinku podczas montażu, za każdy strek, który mam w ręce, w talii i w talii kart odrzuconych. Za każdy ten strajk dostaję 6 plus 2, znaczy plus 2, tak? Czyli nie wiem, ile mam tych strajków, 5? To daje nam łącznie 16 damage za 2. To w sumie nie jest jakoś powalające. Thunderclap, deal 4 damage and apply 1 wound. O właśnie, wszyscy są wrażliwi na ataki, co może naprawdę się przydać. Thunderclap. Ja bym wziął Thunderclap mimo wszystko. Tak, weźmiemy Thunderclap. Niech będzie. Use the scroll wheel or click and drag the screen to scroll. No tak, mogę też kółkiem myszy przeskrolować mapkę. Dobra, moi drodzy, pierwszy pojedynek poszedł. Czas na drugi pojedynek, zanim wybierzemy kolejną ścieżkę. Plated armor. Nie podoba mi się to. Purity mam, mogę odrzucić dwie karty. I barricade od razu na dzień dobry się pojawia. Jest, ale nie ma tego dodatku, że on zawsze na początku gry jest, tak? Gdybyśmy go użyli, byłoby całkiem nieźle, ale mamy Whirlwind, który zadaje 24. Bash, który nanosi... no właśnie. Który daje nam Purity Exhaust. Choose an exhaust to cards in your hand. Tylko że akurat w tym momencie nie chcę tego używać, bo nie chcę tych kart pozbywać się, bo wszystkie są dobre. Dobra, co on tu potem atakował i jeszcze się będzie buffował, a on co ma tutaj? Gains 14 block at the end of its turn, taking attack damage reduced plated armor by 1. Czy mi się wydaje, czy ten stwór za każdym razem będzie dostawał 14 bloku na końcu każdej tury? Taking attack damage reduces... Aha! Czyli za każdym będzie dostawał 14, ale za każdym obrażeniem ta liczba będzie spadała o 1. O kurcze, to Whirlwind by się przydało, bo 3 ataki znaczy, że będzie dostawał tylko 11. Więc samo to już jest dobre. Barricade na przyszłość mogłoby być. Defenda nie użyje. Bash by dał vulnerable. Vulnerable. Dobra, wiecie co? Whirlwind. Bom, bom, bom. Ej. Aha, bo za pierwszym razem nie oberwał, bo wszystko pochłonęła przecież... Tak, za pierwszym razem wszystko pochłonęła tarcza. Tylko dwa razy rzeczywiście. Dobra, dostałem i on się buffuje. W jaki sposób? Cholera wie, chyba za każdym razem... Nie wiem, jak on się tu zbuffował. Szkoda, że ma czegoś jak na przykład taki battle log, czyli można by sprawdzić, co zaszło, jakbyśmy czegoś nie zauważyli. Atakuje za 9. Searing Blow. Shrug it off. To użyjemy 6 i 6, daje to 12, czyli ledwo zbijemy mu ochronę. Osłonę. Shrug it off daje 8. Draw one card. Dobra, zróbmy to. Headbutt. Deal 9 damage, place a card from your discard pile. Co mamy w discardach? Mamy Whirlwind, który byłby świetny. To ma sens, tak? Nie mam nic do... A, mam do obrony już jedno. A mogę też... W sumie mogę tym pieprznąć, tylko to mu... Zadamy obrażenie, więc w sumie chyba to jest jednak bardziej skuteczne w tym momencie, zamiast używanie... Dobra, mamy energię, jedziemy. O, 11 już to tam gdzie regenerował. Ciekawy przeciwnik. Trzeba przyznać, że twórcy mieli pomysł na przeciwników. Oni naprawdę... Każdy z nich charakteryzuje się czymś ciekawym. Dobra. I co on tu robi? 6 razy 2. Czyli mocno bije, a ja nie mam nawet... Dobra, mam Thunderclap, co daje vulnerable, tylko że akurat dla tego przeciwnika to słabe. No muszę użyć Iron Wave, bo to przynajmniej daje mi 5. Rzucimy Cliff, to przebije się i zmniejszy mu obronę na przyszłość. To nam się nie przyda. Chyba. Znaczy, 4 damage
to by zadało nie 7, a tam, prawda, 11, czy tam 10, nie wiem, w którą stronę to się zaokrągla, chyba w dół. Albo 6 i 6 raz jeszcze. W sumie, nie no, 7 to więcej... Dobra, wiecie co? Cleave, bo oberwał, i strike, bo też oberwał, tak? Tak mi się wydaje. No mogłem też użyć tego, mniejsze obrażenia, ale... No dobra, mogłem, tak? Ale polecimy w ten sposób. Zadaję mi za 12, mam obrony 5. Więc trochę oberwałem. Znowu się chroni. Skubany. Nie wiem, jaki on tutaj buff używa, naprawdę. Nie przyuważyłem jeszcze, czy on się leczy. Czy on dodaje sobie tu jeden? Nie mam pojęcia. Clash. Clashed. Musiałbym użyć defend i clash. Co nie byłoby głupie. Ale mamy też rampage, który się w przyszłości opłaci bardziej. Ale nawet... ja bym nawet mógł, bo przecież będę mógł użyć. To, dobra, można. Defend. Clash, ponieważ mam same ataki. Jab. Dostał. I jeszcze rampage, ponieważ mogę. Proszę bardzo. Ponieważ clash nie kosztuje mi nic. Dobra. Poszliśmy. To będzie chyba ostatnia walka. Potem pójdziemy do kupca i na tym skończę ten odcinek, żeby nie trwał zbyt długo. Szczególnie, że mieliśmy jeszcze walkę z wrogiem, przeciwnikiem, tak zwanym bossem. Dobra, znowu mi atakuje za 9. Skubaniec. Mam coś do obrony. Mam rage, który daje mi blokowanie. Ale użyję tego i już dupa. Mam rampage do mnie wrócił. Zadaje całkiem dobre obrażenia. Zejdzie mu ta osłona. To nie byłoby głupie, żeby to użyć. To jeszcze zobaczcie 20 damage, gdybyśmy chcieli gościa dobić i powiedzieć mu: spadaj na bambus. Rage'a chyba nie będę używał. Nie, użyję sobie Inflame. Więcej obrażeń. Użyję sobie Rampage. Jeps. No i teraz mógłbym go dobić. Ale on też ma czym bić. Jakbym użył Pota i użył Strike'a, to leży przeciwnik, tak? Ale to jest dobre, mimo wszystko, powiem wam szczerze, na elitarnych wrogów. A sobie i tak, zobaczcie, zregeneruje za chwilę 10 HP stąd, więc chyba użyję Defenda na koniec. Mimo wszystko. Choć mógłbym go ładnie trafić, bo teraz już nie ma osłony. To są właśnie te wybory. Ale 9 damage'y? Wolę to zmniejszyć do 4. Tak mi się wydaje. I liczyć na to, że w przyszłości dojdzie mi coś lepszego po prostu. Bo wydaje mi się, że tutaj naprawdę konserwacja naszego HP jest bardzo istotna. No tutaj barykada się kompletnie nie przydaje. Tak przynajmniej na razie mi się tak czuję, tak? Clash. Nie użyjemy Clasha, bo niestety injury jest. Także użyjemy Shrug It Off. Dostaliśmy Whirlwind, który zada mu 20 obrażeń. Co w sumie nie jest głupie. Ale tutaj użyjemy Iron... jak użyje Iron Wave, to zmarnuje nam się. A, będziemy mogli użyć Whirlwind po prostu. Z jednym atakiem. Bums. Dlatego mamy już tyle defensa, że 12 się nie przebije. No i użyjemy oczywiście jeszcze Whirlwind. Tak. Bo zawsze mu tam coś odejmie jeszcze, prawda? Fajny przeciwnik. Bardzo mi się on podoba. Nie możemy użyć, bo niestety mamy Power i Curse, więc i tak byśmy nie użyli. Dziękuję. Teraz by Barricade było w mocy, to mielibyśmy jeden punkt bloku zachowany. No ale... 18 damage! O, teraz trzeba go wykończyć. Już nie ma zabawy. Mamy możliwość go wykończenia? Jak użyję Basha za 2, nie użyję Searing Blow za 18. Ale 18 powinno prawie go wykończyć. Co oznacza, że zostaje mu 5. Możemy go dobić z dynki. Do widzenia, dobranoc, wygraliśmy ten pojedynek. 69, ta liczba lubi za mną łazić. 69 na 80 nie jest źle. 15 golda i dorzucamy kartę. No i teraz Headbutt Plus, zobaczcie, 12 damage. Place a card from your discard pile on top your... Czyli 12 damage zamiast tam 8, Headbutt Plus. Czyli już upgrade'owana karta. Mogę jeszcze raz wziąć 8 bloku i weź kartę. Mogę też wziąć jeszcze raz Iron Wave, wiecie co? Biorę to, bo jest ulepszoną kartą, no. Głupio by było nie wziąć ulepszonej karty, mając taką możliwość. Teraz idziemy w lewo, na koniec tego odcinka, bo chcę zobaczyć, co tam u kupca. Patrzę, jakie potem mamy opcje. Albo pójdziemy ulepszyć sobie kartę, albo pójdziemy na Liternego. Może to będzie pytanie do was. To będzie pytanie do was w ankiecie, która tutaj w prawym górnym rogu się pojawi. Gdzie idziemy, co robimy. A tymczasem ja sobie tutaj pójdę do sklepu. Tak mi się wydaje, bo chciałbym coś kupić. Teraz zobaczmy, co możemy kupić. Żeby było ciekawie, to nawet mogę przerwać ten odcinek w tym momencie i na przykład możecie mi powiedzieć, co byście chcieli, żebym kupił.
To nie jest głupie. Przecież to nie jest głupie, to jest bardzo mądre. Zobaczcie, szczególnie, że mamy tyle kasy, że możemy nawet kupić relikty. Zatem, moi drodzy, bardzo ważne pytanie będzie zamiast tego, w którą stronę idziemy, chociaż możecie mi to też napisać. No nie, ankieta będzie a propos tego, gdzie idziemy, ale w komentarzach dajcie mi znać, co byście chcieli, żebym kupił. Zobaczcie, Flash of Steel za 0, biorę 3 karty, daję 3 damage, jeszcze biorę jedną kartę za darmo. Every time you play 4 cards in a single turn, deal 10 damage to all enemies. Czyli za każdym razem, kiedy zagram 4 karty w jednym momencie, to zadaję 10 obrażeń. Czyli mając tę kartę, warto mieć w swoim deku wszystkie karty, które mają 1 bądź 0. A całe wszystkie dwójki są teoretycznie kompletnie teraz zbędne. Jeśli chodzi o zwykłe karty, tu jest jakaś wyprzedaż na... A, to znamy. 3 damage to random enemy 3 times, dobre do wykańczania ptaków na przykład. To znamy, chyba znamy. Gain 5 block upgrade... A, nie znamy tego! Proszę bardzo! To jest świetna karta. Zobaczcie, dostaję 5 bloku i upgrade'uję kartę w mojej ręce na końcu, do końca potyczki, tak? Czyli to jest uzbrojenie się, ale jest jeszcze inna karta, która wszystkie karty w moim ręku upgrade'uje. Ale tylko na czas trwania oczywiście tej walki, for the rest of the combat. To jest bardzo dobra karta. To znowu jest ciekawa karta, tak? Gain 7 block, exhaust random card, czyli można pozbyć się jakiegoś dziadostwa, które żeby się nie pojawiało jeszcze raz. True Grit, na przykład. Albo w ten sposób na przykład usunąć karty z dwójką po to, żeby mieć na przykład to. Także ładne komba można dokombinować. Kombinować komba, nie? Feel no pain, whenever a card is exhausted, gain 4 block. To by się ładnie, na przykład... Zobaczcie, jakby to się ładnie z tą kartą merge'owało, nie? Czyli dostaję kartę za każdym... Nie, za każdym razem, kiedy kartę złomuję, powiedzmy, dostaję 4 bloki. Tutaj wyrzucam, zadaję obrażenia i jeszcze mi się blok generuje. Łącznie z barykadą, bardzo ładne akcje. Zobaczmy, co robi też... Co robią też relikty, bo możemy relikt kupić. Every time you play three attacks in a single turn, gain 4 block. Czyli za każdym razem, kiedy zadaję 3 ataki w jednej turze, dostaję 4 punkty bloku. Enemies with vulnerable... to już znam. Paper Frog, czyli za każdym razem, kiedy przeciwnik jest wrażliwy, zamiast 50 jest 75% wrażliwości. I Membership Card in Future Levels Shop Appear 50% More Often Bonus 20% Discount on All Products. Czyli kupujemy kartę, gdzie częściej pojawiają się sklepy, a do tego jeszcze mamy 20% zniżki na wszystkie produkty. Jestem ciekaw, czy to by zaczęło od razu działać, kiedy byśmy to kupili. A to mamy też Dexterity Potion i Regen Potion. O, Heal 3 HP at the end of... Each turn, prawda? Czyli leczymy się o 3. Całkiem niegłupie sposób na leczenie podczas potyczki. Możemy też usunąć jakąś kartę za 75 golda, więc moi drodzy, dużo, dużo wyboru. Mamy 292 złota. Czekam na wasze komentarze z ładną rozpiską, jakie karty byśmy wzięli do naszego obecnego deku. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak wygląda mój dek, wygląda ono w ten sposób. Gdybyście chcieli naprawdę się tutaj bardzo mocno wkręcić w tworzenie razem talii wspólnej. Wspólnie talii, proszę bardzo, takie mam karty. I cóż, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. I widzimy się, mam nadzieję, jeszcze w przyszłym odcinku. Czy jeszcze w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu pojawi się odcinek z Slay the Spire, bo to jest bardzo fajna gierka. Trzymajcie się, wielka piona. Cześć!